piątek 10 stycznia na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji prezydent miasta Sieradza Jacek Walczak już po raz siódmy zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami, samorządowcami oraz przedstawicielami służb mundurowych. No, celem jest spotkanie, pobycie razem i rozmowy. Tych rozmów nam ciągle brakuje, bo zazwyczaj jesteśmy zaganiani, ja również, i nie mamy czasu na to, żeby sobie tak luźno porozmawiać. Tu jest odpowiednie miejsce, żeby gdzieś na boku porozmawiać z każdym, oczywiście kto sobie tego życzy i chce, żeby ewentualnie wysłuchać pewnych pomysłów na Sieradz, czy pewnych problemów, które są, bo w życiu są również problemy, ale żeby się również pochwalić i żeby ewentualnie prognozować coś na przyszłość, bo tutaj się często rodzą nowe inicjatywy i tu często są takie zalążki tego, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Niektóre rzeczy czekają krótko, niektóre muszą czekać długo, więc to spotkanie ma mieć taki charakter wymiany informacji, ale również poznania się czasami, bo ja już dzisiaj widzę, że jest część gości, których nie znam. To dobrze, bo to znaczy, że poszerzamy grono przyjaciół Sieradza, przyjaciół miasta. Bardzo się z tego powodu cieszę i myślę, że to jest radość nie tylko moja, ale radość miasta, bo czym ważniejsi goście, tym ważniejszy Sieradz. Wyjątkowy prezent dzisiaj na ręce Pana został złożony i chyba też na ręce wszystkich mieszkańców Sieradza. No tak, zgadza się. To jest pierwsza autobiografia o Antonim Cierpikowskim. O Antuanie, tak z francuska bardzo ładnie brzmi. Książka już historyczna, książka, która jest takim uduchowieniem. Ja nawet nie wiedziałem o jej istnieniu, prawdę mówiąc, bo oczywiście napisaliśmy biografię, wydaliśmy biografię polską w tamtym roku, 2013, po raz pierwszy. Książka zresztą cieszy się ogromnym powodzeniem, ale nie sięgaliśmy do tamtego wzorca. Książka jest naprawdę bardzo fajnym dokumentem, a jeszcze w każdej takiej książce jest pewna magia, bo ona ma pewną historię. Ja tej historii jeszcze nie znam. Oczywiście ja bym chciał poznać skąd, dlaczego, jaka była jej droga. Coś mi mówi, że książka została przywieziona i pewnie odkupiona, bo takich egzemplarzy książki, która przeżyła już ponad 50 lat, jest pewno niewiele. Więc ciężko było się z nią rozstać, tym bardziej jest to prezent, który trzeba szanować. I mam nadzieję, że oczywiście mieszkańcy Sieradza, nawet nie mam nadziei, tylko wiem, jestem pewny, że również będą chcieli ją zobaczyć. A to jest taki zalążek muzeum. Muzeum, o którym mówiłem już wcześniej, którego się, mam nadzieję, w tym roku doczekamy i które będzie takim kolejnym uzupełnieniem marki. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność rozmawiać z przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów, których zapytaliśmy m.in. o ocenę roku ubiegłego, plany na rok 2014 i zasadność organizowania tego typu spotkań. Jak Pan ocenia organizację takiego spotkania jak dzisiaj? Wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Można spotkać wielu fajnych i, że tak powiem, zorientowanych w tematach biznesowych ludzi. Myślę, że takie spotkania są potrzebne przynajmniej raz do roku, jeżeli nie częściej. Wymienić poglądy, poznać kłopoty, poznać plany znajomych, przyjaciół, konkurencji. A jak Pan jako przedsiębiorca ocenia ten miniony rok, rok 2013? Dla mnie osobiście był on rokiem dużych wyzwań i dużych planów, których część udało się zrealizować, aczkolwiek oczywiście nie wszystkie. Mieliśmy czas na odpoczynek, mieliśmy czas na pracę. Wydaje mi się, że był to rok udany. Na pewno integracja, na pewno możliwość spotkania się w gronie osób, z którymi na co dzień, mimo że mieszkamy w Sieradzu, nie mamy okazji się spotykać. Jak Pani ocenia ten miniony rok 2013? Nie ukrywam, że na początku mieliśmy sporo obaw, ale dzisiaj mogę już z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wszystko się udało. Wykonaliśmy w naszej szkole sporo inwestycji, sporo zakupów, także nie wyszłam może na plusie, ale nie mamy żadnych zobowiązań na przyszły rok, także to jest najważniejsze. A co z przyszłym rokiem? Jakie są plany? Może jakieś większe plany na rok 2014? Jeżeli chodzi o plany, wolałabym nie zdradzać, ponieważ ten budżet jest ciągle kwestią dyskusyjną. Mamy jakieś obawy co do wysokości subwencji oświatowej na ten rok, ale mam nadzieję, tak korzystając z doświadczeń moich już blisko 8-letnich, że jakoś to będzie, damy radę. No, takie spotkania to już się wpisały w tradycję Sieradza i bardzo dobrze, bo to jest takie jedyne niepowtarzalna okazja, kiedy tak naprawdę cały biznes sieradzki się spotyka, przedstawiciele różnych instytucji, przedstawiciele samorządów. To
tutaj naprawdę zawsze panuje bardzo taka sympatyczna, ciepła, dobra atmosfera. Jak pan podsumuje ubiegły rok, rok 2013? Jeżeli mówimy o Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, to był to dla nas bardzo trudny rok, aczkolwiek my jako Wojewódzki Ośrodek z Sieradza całkiem nieźle sobie poradziliśmy i na tle tego, co się dzieje w kraju, my wypracowaliśmy też pokaźny zysk, pokaźne pieniądze przeznaczyliśmy na BRD, także dla nas nie był to zły rok, aczkolwiek mamy nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy. Właśnie, a propos tego lepszego roku, czy będzie lepszy? Jakie są plany na ten rok 2014? Po pierwsze, już poniedzieli 15-16 stycznia wprowadzamy wreszcie długo oczekiwany system teleinformatyczny, czyli skończymy z tak zwaną papierologią. Klient już nie będzie do nas przychodził z żadnymi papierami, wszystko będzie się odbywało drogą elektroniczną, także tutaj będzie bardzo duże ułatwienie dla zdających. Pozytywne to jest również to, że nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian w przeprowadzaniu egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, czyli będzie spokojnie, będzie normalnie. A co na temat samego spotkania? Realizacji planu w roku 2013 i celów na rok 2014 sądzą przedstawiciele samorządów. Słyszałam takie głosy ludzi, którzy mówią, że dobrze, że jest to spotkanie, to można się spotkać. Są przedsiębiorcy, którzy chcą wymienić doświadczenia, spotkać się z sobą, no nie pobiesiadować, rękę podać. Jak najbardziej, spotkanie potrzebne. Przy okazji widzimy, ile mamy przedsiębiorców w Sieradzu. To też jest okres podsumowań. Jak pani podsumowałaby rok ubiegły, rok 2013? To znaczy dobry rok, bo tak naprawdę wiele się dzieje. Tutaj prezydent Walczak wymieniał te inwestycje, które były w Sieradzu. My jesteśmy świadkami tak na bieżąco tego, co tu się dzieje. Ale ktoś, kto przychodzi z zewnątrz i patrzy na to, co jest zrobione, jest zachwycony. Jest zachwycony starówką, zachwycony choćby tym SK-ką, która się buduje, czy obwodnicami wokół Sieradza, zmieniającym się miastem, iluminacjami. Także to był dobry rok. No, każdy go w jakiś tam sposób sobie będzie podsumowywał. Zawsze jest bilans tych zysków i strat. Ważne, żeby zysków było więcej. Trudno mnie jako samorządowcowi nie powiedzieć, że rok będzie trudny i ciekawy, bo w tym roku są wybory samorządowe. Więc jakby poddamy się weryfikacji za te 4 lata naszej pracy, wszyscy samorządowcy. No, będzie to rok na pewno naznaczony wyborami, bo wybory parlamentarne. Ale nowy okres programowania, zdecydowanie większe pieniądze dla regionu, czyli jeszcze można powiedzieć, tak jak się zmieniliśmy przez ten okres programowania ostatni, to trzeba jeszcze do tego dołożyć więcej zmian, bo i pieniędzy będzie więcej. Ja bardzo lubię te spotkania, bo co roku możemy się spotkać w podobnym gronie. Tu jest kilkuset mieszkańców Sieradza. Nieczęsto mamy taką okazję. W takiej grupie możemy spotkać się na przykład na bazarze albo na ryneczku, a raz w roku możemy się spotkać również tutaj na życzeniach noworocznych, odśpiewać kolędę, wysłuchać życzeń, trochę ze sobą poprzebywać, no i wspominać stary rok i życzyć wszystkiego dobrego na nowy. Jak pan podsumuje ten rok 2013, ubiegły rok? Na pewno był to rok trudny pod każdym względem, również pod względem mojej formacji. Państwo polskie przechodziło przez trudny czas kryzysu, ale wolę patrzeć na to, co będzie przed nami. A wygląda na to, że ten 2014 szykuje się dużo lepsze. I nie tylko dlatego, że zimą mamy wiosnę, ale też dlatego, że coraz więcej osób znajduje pracę, że ruszą środki z perspektywy finansowej. Te już nawet nie 300, tylko 400 miliardów złotych. I już za chwilę na własnej skórze przekonamy się, co to znaczy. Przekonamy się, jak wyglądają coraz to nowsze drogi. Ten 2014 rok, musimy o tym pamiętać, to też otwarcie drogi ekspresowej S8. Na spotkaniu pojawili się również członkowie klubu Antuana, którzy w prezencie wręczyli włodarzowi naszego miasta pierwszą biografię Antoniego Cierplikowskiego, wydaną w roku 1945. O oprawę artystyczną spotkania zadbał wrocławski zespół Chilla Quartet. Kwartet smyczkowy tworzą studentki oraz absolwentki Akademii Muzycznych we Wrocławiu i Katowicach. Utwory takie jak Smooth Criminal, Isn't She Lovely czy waltz z filmu Noce i Dnie zaprezentowane przez Chilla Quartet spotkały się z ogromną przychylnością i uśmiechem na twarzy wśród przybyłych gości.